Witam Państwa w cyklu Portrety w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana profesora Jana Żaryna, dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, historyka Kościoła, w ogóle historyka, który zajmuje się nowożytnością, ale szczególnie Kościołem, także myślą narodową oczywiście. Pretekstem do przypomnienia księdza kardynała Augusta Achlonda jest publikacja wydana przez instytut, którym pan profesor kieruje, W obronie duszy polskiej. Bardzo ciekawa książka. Nie wiem, czy państwo lubicie korespondencję, która czasami ma taki charakter z pozoru urzędowy. Książka też przed panem profesorem. Ale to są takie obrazki, takie klocki, z której jak się układa całość, wychodzi niesamowita opowieść o zaangażowaniu księdza kardynała Augusta Achlonda. Akurat tutaj w dużej części w Polonie, w misję katolicką we Francji. Niczego nie mylę, profesor... Niczego pan nie myli, wszystko pan profesor przytakuje głową. Chciałbym zacząć od takiej historii, która jest, no właśnie, to jest pytanie, czy to jest legenda, bo w zasadzie tylko o tym pan profesor kiedyś wspominał, raz czy dwa razy. Czy to prawda, że ksiądz kardynał August Achlond na łożu śmierci wskazał jako swojego następcę dzisiaj już błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego? Tak, witam państwa bardzo serdecznie. Dwa zdania wstępne. Do książki jeszcze na pewno wrócimy. Natomiast August Achlond, prymas Polski, za czasów swojej misji prymasowskiej wydawał być człowiekiem, który już nie może mieć po sobie postaci większej. Dzisiaj wiemy, że ta decyzja prymasa Augusta Achlonda, by jego następcą został najmłodszy członek Episkopatu Polski, ówczesny biskup lubelski, profesor Stefan Wyszyński, była decyzją na miarę wielkiego prymasa Augusta Achlonda, a jednocześnie wiemy, że to wskazanie było błogosławieństwem dla Polski i Polaków, którzy byli wówczas poddani władzy komunistycznej. Tak, potwierdzam, ewidentnie prymas August Achlond nagle znalazł się w szpitalu Elżbietanek tutaj w Warszawie na Mokotowie. Tam miał, wydawało się, że niegroźną operację wycięcia wyrostka robaczkowego. Dzisiaj to jest zabieg. Wtedy także nie była to operacja, która wymagała jakichś wielkich umiejętności chirurgicznych. Niestety zakażenie przyszło i w związku z tym prymas August Achlond w tym szpitalu zmarł. Istniały różne legendy dotyczące zamachu na jego życie. Rzecz jasna, komuniści byli do tego zdolni, zresztą dokonywali prób zamachów na życie innych biskupów. W związku z tym miało to swoje jak najbardziej uzasadnienie, szczególnie jeśli się patrzyło na tę datę 22 października 1948 roku z perspektywy kolejnych lat i dziesięcioleci. Natomiast dziś wiemy, że prymas August Achlond, umierając, podyktował kilka co najmniej takich testamentowych decyzji i spośród nich dwie wydają się być najważniejsze. Pierwsza to w obecności zarówno biskupa, później arcybiskupa Antoniego Baraniaka i siostry Maksencji Elżbietanki podjął decyzję, by ksiądz Antoni Baraniak, jego sekretarz, dotarł jak najszybciej do Stolicy Apostolskiej z informacją, że chciałby, żeby jego następcą został Stefan Wyszyński. I w zasadzie poza tą dwójką nikt o tym nie wiedział w momencie śmierci, pogrzebu księdza prymasa Augusta Achlonda. I druga taka wizja prorocza Augusta Achlonda, który w testamencie swoim stwierdził jako bardzo maryjny prymas, że to Matka Boża i
jej opieka nad nami, nad narodem polskim da nam zwycięstwo, wyraźnie dając do zrozumienia, że jest to pewnego rodzaju testament dla nowego też prymasa Polski, by tą swoją wiarą w Boga i wiarą w opatrzność boską, ale i wsparcie Matki Boskiej sięgał tych zadań, które są przed nim, czyli obrony narodu polskiego przed bolszewizacją, przed komunistyczną ideologią. To wszystko jest tam wpisane takim językiem proroczym. No i znowu trzeba sobie powiedzieć, że i prymas Stefan Wyszyński, i papież święty Jan Paweł II to byli najwyżsi dostojnicy Kościoła polskiego i Kościoła powszechnego, a mieli tę wspólną z Augustem Chlądem niezwykłą atencję do Matki Bożej jako tej opiekunki narodu chrześcijańskiego przed nawałnicami totalitarnymi. Rok 1920 był tutaj rzecz jasna bardzo ważnym punktem odniesienia. A więc prymas August Chląd, umierając, wydawało się, że umiera z nim w dużej mierze cała Polska. Okazało się, że jednak prymas Stefan Wyszyński, mimo młodego wieku, mimo bardzo trudnego początku, bo Rada Główna Episkopatu Polski, nie znając decyzji Chlonda, podjęła inną decyzję i wysłała delegację do Rzymu, prosząc, żeby stolica prymasowska powróciła do Gniezna i Poznania, a więc żeby biskup Walenty Dymek został jako biskup poznański arcybiskupem gnieźnieńsko-poznańskim i prymasem Polski, aby Warszawa rzeczywiście została obsadzona przez młodego biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego, ale nie jako stolica prymasowska. I niewątpliwie ta decyzja Episkopatu Polski, podjęta zresztą z udziałem biskupa lubelskiego, no mogła spowodować pewną dysharmonię wewnątrz Episkopatu Polski. Prymas zdawał sobie sprawę, że ten wysiłek jest konieczny do podjęcia, ale jednocześnie trudno mu było się wprowadzić na ten szczyt Kościoła w Polsce, no, za sprawą tego braku tak wyraźnego autorytetu, jakim się cieszyli inni biskupi, choćby wspomniany Walenty Dymek, też wybitna rzecz jasna postać, internowany w czasie II wojny światowej, miał też swoją męczeńską drogę, która tym bardziej go wzmacniała i dawała mu potrzebny autorytet na czasy komunizmu. No, jest jeszcze jedna postać przy księdzu kardynale, późniejszy biskup, ciężko doświadczany w więzieniach komunistycznych, ksiądz biskup Baraniak. Zgadza się. Ksiądz Antoni Baraniak, także salezjanin jak August Chląd, był jego sekretarzem, towarzyszył mu także w tych ciężkich czasach II wojny światowej. Niewątpliwie był także niezwykle ważną postacią dla następcy, czyli prymasa Stefana Wyszyńskiego, ponieważ ksiądz Antoni Baraniak bardzo dobrze rozeznawał tę przestrzeń stolicy apostolskiej. Był człowiekiem także znającym doskonale język włoski. Miał w związku z tym możliwość szybkiego tłumaczenia ważnych korespondencyjnie listów, które będą przesyłane w tę i w drugą stronę z Watykanu do prymasa Polski i odwrotnie. To zresztą będzie powodem, dla którego w momencie aresztowania prymasa Stefana Wyszyńskiego władze komunistyczne uznały, że niemal równoczesne aresztowanie biskupa Antoniego Baraniaka daje szansę władzy komunistycznej na skompromitowanie Kościoła, bo ten świadek będący zmaltretowanym człowiekiem mógłby dokonać bardzo daleko idącego fałszu dotyczącego posługi prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jak wiemy, Antoni Baraniak wybrał męczeństwo, a nie zdradę. I to męczeństwo także dzisiaj analizowane, prezentowane zarówno przez księdza profesora Wąsowicza, także salezjanina, jak i przez
tutaj Instytut Pamięci Narodowej, szczególnie w odsłonie muzealnej Muzeum na Rakowieckiej, no, daje narodowi polskiemu wiedzę na temat niezwykłości tej postaci, człowieka, który był przez wiele lat maltretowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, który stracił na tyle mocno zdrowie i siły, że w momencie wyjścia z więzienia ważył 30 parę kilo. Wydawało się, że i komunistom, że jest to człowiek, który już nie odzyska nigdy zdrowia. No ale ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak musiał mieć też poczucie humoru, bo żył jeszcze 20 lat na stolcu arcybiskupim w Gnieźnie i tak się, tak powiem, pokazał komunistom jako ten niezniszczalny mimo stanu, do którego go doprowadzono w latach stalinowskich. No i Pan Bóg ma zawsze w takich sytuacjach przede wszystkim poczucie humoru. Tak jest. Drogi Panie Profesorze, jeszcze bym chciał przejść do tej bardzo ciekawej książki, w ogóle fantastycznie edytorsko wydanej. Zwracam zawsze na to uwagę jako czytelnik książek, jak książka też jest wydana i to jest duża, poważna publikacja. Czy to jest, Panie Profesorze, reedycja książki, która wcześniej się ukazała, czy to jest pierwsze naukowe opracowanie tej korespondencji? Jest to ewidentnie pierwsze naukowe opracowanie podjęte z jednej strony przez księdza profesora Roberta Czarnowskiego, z drugiej strony przez panią doktor Wiśniewską Monikę i to są osoby, dzięki którym możemy znaleźć się i odnaleźć w tej korespondencji, a jest to korespondencja sięgająca początków prymasostwa Augusta Chlonda aż do roku śmierci 1948. Jest to korespondencja, która fizycznie znajduje się w archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji, w Paryżu. Nasz instytut podjął takie działania zmierzające do nawiązania kontaktu z księdzem rektorem i z księdzem Robertem, który jest odpowiedzialny za archiwum tejże misji. No i oczywiście byliśmy bardzo zainteresowani, żeby dać historykom ten nieznany zestaw dokumentacji pokazujący z jednej strony tę niezwykłą troskę samego prymasa Augusta Chlonda o sprawy Polonii i to jest oczywiście główny, można powiedzieć, temat tej pracy. August Chlond, który praktycznie nawet w okresie uwięzienia i dyskomfortu okresu II wojny światowej cały czas, także we Francji, w Lourdes, będzie mobilizował księży, którzy będą na wolności do tego, żeby opiekować się Polakami znajdującymi się, no, w tym przypadku przede wszystkim we Francji, w tej części nie okupowanej bezpośrednio przez Niemców, ale także wcześniej, w okresie, gdy staje się opiekunem emigracji za sprawą decyzji papieża Piusa XI, gdy powołuje do życia specjalne zgromadzenie zakonne, które siedzibę ma w Poznaniu, zakon Towarzystwa Chrystusowego, który bardzo silnie wpisuje się w tę misję opieki nad Polakami poza granicami kraju. Widać tutaj takie osobiste zaangażowanie, ale poza tym widać z tej korespondencji przede wszystkim na gruncie francuskim, ale jest to taki case study, można powiedzieć, pewnej rzeczywistości Kościoła powszechnego. To znaczy niezwykłość decyzji Stolicy Apostolskiej, która okaże się być profetyczna w swych decyzjach, żeby ze względu na historię narodu polskiego, która to historia wiąże się także z przymusowymi falami emigracyjnymi, obdarzyć Polaków specjalną opieką duszpasterską, jakby wbrew logice kościołów partykularnych, czyli diecezjalnych, gdzie jak wiadomo diecezja nie jest dzielona wewnętrznie według schematu etnicznego, tylko rzecz jasna biskup miejsca prowadzi swoją politykę duszpasterską na obszarze całego niepodzielnie terytorium diecezji. W przypadku Polaków musieli biskupi
podjąć dialog z prymasem Augustem Chlądem i jego kapłanami na terenie Francji, księdzem Franciszkiem Cegiełką, wielu innymi, którzy mieli tę dyspozycję do wyjątkowości istnienia na terenie danych diecezji. I to jest bardzo ciekawa korespondencja dotycząca także niewątpliwie napięć, które z tego powodu wynikały, także takich napięć materialnych dotyczących opieki nad poszczególnymi inwestycjami czy tą sferą no, codziennego funkcjonowania Kościoła. To jest też instytucja ludzka, a nie tylko boska. Więc mamy rzecz jasna tutaj dawkę bardzo ciekawych takich dokumentów, ale podstawowa myśl tej dokumentacji, która z niej wypływa, to jest oczywiście ta niezwykła troska prymasa Augusta Chlonda o każdą polską duszę, która oby się nie zagubiła w tej przestrzeni emigracyjnej. W latach II RP była to głównie oczywiście emigracja zarobkowa, która bardzo mocno cisnęła się na losach tych rodzin polskich. No ale właśnie dzięki Kościołowi te rodziny pozostały w kontakcie. Ci księża tam się znajdujący byli niezwykle ważną taką strukturą nie tylko pamięci o Bogu, ale także pamięci o polskości. No a czas II wojny światowej, bo on jest tutaj szczególnie mocno reprezentowany w tej dokumentacji, to między innymi także no, wielka odpowiedzialność prymasa za zagospodarowanie przestrzeni emigracyjnej po roku 1945. On doprowadził w maju 1945 roku do podjęcia decyzji przez papieża Piusa XII o mianowaniu biskupa Józefa Gawliny opiekunem duszpasterstwa emigracyjnego, bo prymas Chlond podjął decyzję powrotu do kraju i była obawa utraty łączności, co oczywiście rzutowało na wiele decyzji Piusa XII wobec Augusta Chlonda, ale jedną z nich właśnie było to ustanowienie stałego delegata prymasa Augusta Chlonda do opieki nad emigracją. No i błyskawiczna w 1945 roku cała operacja związana z tym pytaniem, które dotykało rzecz jasna nie tylko księży, wracać, nie wracać, bo przecież w Polsce były niezwykłe potrzeby duszpasterskie. Po II wojnie światowej zginęło 2800 kapłanów, w jednym tylko obozie w Dachau ponad 860. To była luka niezwykle ważna, jeśli chodzi o możliwości reaktywowania kościoła w kraju, który miał być poddany ideologii komunistycznej, a z drugiej strony kapłani na emigracji także bardzo potrzebni, w tym kapłani, którzy byli męczennikami II wojny światowej. To jest bardzo ciekawa opowieść o tym także, jak kapłani wychodzący z Dachau, ci, którzy przeżyli tę tragedię swojego życia jako króliki doświadczalne, jako no naprawdę męczennicy, natychmiast oddają się do dyspozycji Augusta Chlonda, zdając sobie sprawę, że nie ich cierpienie jest najważniejszą kontestacją chwili, tylko najważniejsze są zadania te, które przed nimi są, czyli właśnie opieka nad tymi, którzy także byli doświadczeni tym przebiegiem II wojny światowej, szczególnie na terenie Niemiec, bo tam były obozy koncentracyjne, tam były oflagi, tam były stalagi, tam przymusowe roboty. To wszystko było doświadczeniem tragicznym Polaków i ci kapłani sami doświadczeni, którzy mogliby po ludzku chcieć wreszcie odpocząć, oni natychmiast podjęli kolejne zadania, oddając się prymasowi do dyspozycji. To także jest bardzo piękna taka karta polskiego kapłaństwa. I w gruncie rzeczy dosyć szczegółowo, interesująco opisane. Jeszcze raz zachęcam do lektury państwa. Książka do znalezienia przez stronę Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Jak państwo wyszukiwać? Jeśli państwo pozwolą, to mogę jeszcze dodać, że ponieważ właśnie książka wydaje się, że jest jak najbardziej produktem udanym, mam nadzieję, że otworzy serię, dlatego że Polska Misja Katolicka w Paryżu to niezwykle cenna instytucja
Polska. Także z punktu widzenia dokumentacyjnego, jak Państwo wiedzą, zapewne swoją historią sięga czasu wielkiej emigracji, bo powstała pierwsza struktura misyjna w Paryżu w 1836 roku i jej historia i jej zasoby archiwalne tej misji są dla nas wielkim, ale i wspaniałym wyzwaniem. Chcielibyśmy wykonać podobne zadanie w przypadku kolejnej bardzo ważnej postaci w polskich dziejach najnowszych. Nie zdradzę imienia i nazwiska. Zobaczą Państwo w momencie, kiedy te akta nabiorą już takiego charakteru jak w obecnej książce, tylko czyli będą już w oprawie naukowej. No dobrze, a przechodząc jeszcze do tego okresu wojennego, bo to jest korespondencja za lata 1927-48, jak to się stało, bo początek wojny, czyli wrzesień 1939 roku, to był okres, kiedy ksiądz kardynał August Chlont był w Polsce. Ale po namowie wojewody poznańskiego uchodził w kierunku Warszawy, w ogóle wschodu, bo został ranny podczas ataku na pociąg w Siedlcach. No a potem znalazł się we Włoszech. Jak do tego doszło, jak to się stało i dlaczego z Siedlec trafił do Włoch? W zasadzie do Watykanu. Tak jest. Dotarł do Stolicy Apostolskiej na wyraźną prośbę, można wręcz powiedzieć, że takie żądanie patriotyczne ówczesnych władz II Rzeczpospolitej. I można powiedzieć, że od początku, od tego właśnie momentu tej rozmowy z wojewodą poznańskim, bo rezydował prymas w Poznaniu, można powiedzieć, że prymas oddaje swoją osobę do dyspozycji państwa polskiego, bo także jego wyjazd z Poznania do Warszawy jest podyktowany troską państwa o to, żeby nie został aresztowany w momencie zajęcia, prawdopodobnego zajęcia Poznania przez Niemców. Potem w Warszawie odbywa się ostatnia konferencja plenarna Episkopatu Polski. W katedrze jest wielkie nabożeństwo, także z udziałem najwyższych władz państwowych. Jest to też pewnego rodzaju wpisanie się prymasa Augusta Chlonda w tę potrzebę mobilizacji narodu polskiego w momencie, kiedy wybuch wojny już przynosi swoje pierwsze tragiczne żniwo. I podobnie na prośbę władz decyduje się prymas August Chlont na rozpoczęcie misji dotarcia do Stolicy Apostolskiej. Na czym polegała ta misja? Otóż polegała ona przede wszystkim na tym, żeby dotarł prymas August Chlont jak najszybciej do papieża, do Piusa XII, po to, żeby przekazać mu prawdziwe informacje na temat ludobójczego charakteru wojny. Czyli wojna okazała się być takim zjawiskiem nieporównywalnym do jakiegokolwiek dotychczasowego punktu odniesienia wojennego, że należało Stolicę Apostolską jak najszybciej uzbroić w rzeczywisty zestaw faktów, ponieważ Stolica Apostolska miała nie tylko polskich ambasadę polską z Kazimierzem Papę, ale także ambasadę III Rzeszy, no która właśnie, rzecz jasna informowała. Były sojusznikiem Hitlera wówczas, tak. Włochy były sojusznikiem Hitlera. Kuria dbała właśnie o relacje z władzami włoskimi. Natomiast Stolica Apostolska podtrzymywała relacje, no, siłą rzeczy przed wybuchem II wojny światowej ze wszystkimi państwami europejskimi, więc była zarówno ambasada niemiecka, jak i ambasada polska przy Stolicy Apostolskiej. I wybuch wojny niczego tutaj nie zmienił, także jeśli chodzi o zaangażowanie Stolicy Apostolskiej na rzecz ratowania ambasady polskiej, będzie ona przez cały czas II wojny światowej. Natomiast niewątpliwie oddziaływanie propagandy goebbelsowskiej i dyplomacji III Rzeszy musiało być skontrowane tą prawdą, którą mógł podać
No, autorytet, czyli właśnie August Chlont dla Stolicy Apostolskiej, to byłby przekaz jak najbardziej wiarygodny. I tak się też stało. Prymas August Chlont dotarł do Rzymu, do Watykanu, rozpoczął bardzo intensywną akcję propagandową, także w Radiu Watykańskim, podczas których to audycji opowiada na zasadzie właśnie no, świętego Piotra. Tak, widziałem to, jestem świadkiem bezpośrednim tego, co zdarzyło. Sam, tak jak pan powiedział, był też na szczęście lekko ranny, więc mógł odnieść się też do tego własnego doświadczenia wojennego. I wpłynął na papieża Piusa XII bardzo jednoznacznie. Rozmowy z nim spowodowały, że papież Pius XII przeredagował już gotową pierwszą swoją encyklikę papieską i dopisał fragment dotyczący polskich praw do niepodległości. Więc też był taki wpływ, można powiedzieć, misyjno-polityczny, który był wynikiem decyzji Augusta Chlonta, by opuścić kraj i dotrzeć do Stolicy Apostolskiej. No i właśnie, i problem polega na tym, że opuścił kraj. To znaczy Niemcy nie pozwolili Augustowi Chlontowi na powrót. Była taka próba przez poselstwo w Berlinie, żeby otrzymał paszport dyplomatyczny i mógł wrócić do Polski. Tak jest. Cezary Orsenigo z ramienia Stolicy Apostolskiej, nuncjusz apostolski w Berlinie, postać zresztą bardzo chwiejna, jeśli chodzi o takie twarde dyplomatyczne działanie przeciwko III Rzeszy, nie był w stanie wynegocjować takich warunków, które by dawały jakąkolwiek rękojmię, że prymas August Chlont nie zostanie na granicy III Rzeszy aresztowany, i w związku z tym podjął prymas decyzję o pozostaniu najpierw we Włoszech, a w momencie, kiedy Włochy przystąpiły do wojny w 1940 roku, niewątpliwie doszedł do wniosku, że jego dalsza misja ochrony Polaków i wpływania na właśnie ten krwiobieg prawdziwej informacji skłania go do opuszczenia Włoch i udał się do Lourdes, do Francji, które to Lourdes będzie na terenie później Francji Petena, czyli tej nieokupowanej rządu Vichy, czyli rządu Vichy, jak to popularnie nazywamy, i tam będzie podtrzymywał kontakt z bardzo wieloma emisariuszami przybywającymi do Francji. Także w drugą stronę będzie prowadził tajną korespondencję podtrzymującą Polaków przy życiu, tym duchowym, no ale także patriotycznym, rzecz jasna. Ta pomoc dla Polaków właśnie będzie tutaj opisana, jeśli chodzi o korespondencję z księżmi, którzy zastępowali w tym czasie rektora polskiej misji katolickiej, bo i on był aresztowany, i on cierpi, ale nie zrywa się ta ciągłość istnienia polskiej misji katolickiej. No, wiemy także, że prymas August Chlont, czego w korespondencji rzecz jasna nie widać, ma też kontakty z podziemiem francuskim, z Résistance, konkretnie z panią Marią Winowską. To będzie osoba, która od tej pory będzie towarzyszyła najpierw Augustowi Chlontowi, potem prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Bardzo piękna postać, też warta upamiętnienia. Biograf świętego Maksymiliana Kolbe. Autorka, tak, będzie, tak, autorka wielu książek, które pisała pod pseudonimami we Francji po francusku, prezentująca po II wojnie światowej ten prawdziwy obraz kościoła nękanego przez komunistów, no ale to osobna historia. Panie profesorze, ale istnieje taka obiegowa opinia, stereotypowa może, proszę rozwiać wątpliwości, jeśli takowe są, że ta relacja z papieżem księdza kardynała była taka wobec ze strony papieża mocno zdystansowana. To znaczy rzeczywiście ksiądz kardynał informował o wszystkim tym, co dzieje się w Polsce, nie tylko przekazywał informacje papieżowi, które dotyczyły samego kościoła, jego męczeństwa, ale także Polaków. I podobno te relacje były takie ze strony Piusa XII zdystansowane, co najmniej tak to nazwijmy. Czy to jest prawda?
No, przede wszystkim papież Pius XII został wielokrotnie pomówiony po II wojnie światowej przez komunistów. I ta historia, którą opisał były szef służb specjalnych Rumunii, Jan Paczepa w książce... Namiestnik. Tak. W dezinformacji całą tą operację pokazywał. Tak, oczywiście operacja Namiestnik to była operacja służb specjalnych Moskwy w postaci dotarcia do dramatopisarza, który za pośrednictwem służb rumuńskich dostał produkt zamieniony w sztukę teatralną i Namiestnik stał się hitem liberalno-lewicowej Europy Zachodniej, pokazujący rzekomą współpracę Piusa XII z III Rzeszą. I niewątpliwie to do dzisiaj zaciążyło i ciąży na wizerunku papieża Piusa XII. Warto dodać, że papież Franciszek zgodził się na odtajnienie dużych części dokumentów z tego okresu, które tak, dziś, pokazują w tym właściwym świetle Piusa XII. Tak jest. Dziś pontyfikat papieża Piusa XII został w całości otwarty. To zresztą także na marginesie powoduje, że nasz Instytut także wszedł powoli w tę dokumentację i jesteśmy zainteresowani pokazaniem tej dokumentacji, która jest no, zdecydowanie do tej pory nieznana. Miejmy nadzieję, że ona także przyczyni się do pokazania prawdziwego wizerunku papieża Piusa XII, który bez wątpienia widział w narodzie polskim wielką, wspaniałą nie tylko przeszłość chrześcijańską, ale także w narodzie polskim widział ten niezwykły dar dla ludzkości, który nazywa się obroną najważniejszych wartości przed wszelkimi totalitaryzmami, zarówno tym niemieckim, jak i totalitaryzmem sowieckim, bolszewickim. Pius XII w czasie II wojny światowej, bo to jest taka przede wszystkim narracja no, wyraźnie niesprawiedliwa, metodami, które był w stanie posiąść, czyli metodami dyplomatycznymi, postanowił włączyć się i całą swoją dyplomację włączyć w to, żeby wymuszać na III Rzeszy ustępstwa wobec tej totalitarnej doktryny i praktyki okupowania krajów. Oczywiście najważniejszy dokument, który w tej sprawie powstał, to alokucja w 1943 roku broniąca narodu polskiego, ale trzeba sobie powiedzieć, że także bardzo wiele uczynił papież na rzecz ratowania Żydów. Żydów oczywiście przede wszystkim katolików, bo tu miał instrumenty do wspierania tej społeczności. Jak wiadomo, III Rzesza widziała Żydów w perspektywie rasistowskiej, a nie wyznaniowej, więc wspierał działania na rzecz Żydów słowackich, na rzecz Żydów węgierskich, na rzecz, rzecz jasna, także tego uświadomienia, co było oczywiste dla Episkopatu Polski, biskupów, którzy mieszkali w kraju w tym czasie i pod okupacją niemiecką i sowiecką musieli pracować, jeżeli dano im w ogóle prowadzić jakąkolwiek pracę duszpasterską, że należy chronić tego drugiego człowieka, bliźniego, w tym przypadku Żyda, który jest poddawany zagładzie. To wszystko dla Stolicy Apostolskiej było oczywiste. Wyszła na ten temat bardzo ciekawa praca sekretarza Watykańskiego Archiwum, pana, bo to jest... Świecki. Właśnie nie jestem do końca pewien, ale pan czy ksiądz X, nazwisko łatwe do zapamiętania, ale nie piszący się jedną literą. I on jako no, niezwykle ważna postać w Archiwum Watykańskim, znający te archiwa, pokazuje, wydając tę pracę, jak bardzo dużo w tych gremiach watykańskich było troski o to, żeby dokument, który ostatecznie wychodził ze Stolicy Apostolskiej, był dokumentem wspierającym cel jego wychodzenia. To jest oczywiście długie trwanie
takiego przygotowania się do powstawania dokumentów papieskich tego czasu, ale proszę pamiętać, że poza dyplomatycznym narzędziem Pius XII nie ma innego. To narzędzie, on ma świadomość, że także może przyspieszyć zagładę, a nie tylko wspomóc. Przykład Żydów holenderskich pokazywał, że rzecz jasna, łatwo jest napisać słowo, ale dużo trudniej jest potem obronić tych, których Hitler chce wymordować. Więc ta czujność, to wszystko jest bardzo ciekawe, wyraźnie pokazane w tej dokumentacji, co świadczy o tym, że rozum i serce papieża Piusa XII było bardzo mocno skierowane na ochronę dziedzictwa chrześcijańskiego na terenie Europy, tej moralności katolickiej, która jest darem w nauczaniu Kościoła dla ludzi i ewidentnie ochroną, ile się da, między innymi Polaków, Żydów, tych wszystkich, którzy zostali poddani pod okupację niemiecką. No a potem jak przychodzi okupacja sowiecka, to niewątpliwie Stolica Apostolska w sposób jawny, jasny artykułuje zarówno do Roosevelta, jak i do Churchilla informacje dyplomatyczne, że wrogów Europy jest dwóch, Hitler i Stalin. Nie ma lepszego i gorszego z tej dwójki i poddanie Europy pod bolszewicką władzę jest niewątpliwie ciosem równie dotkliwym jak panowanie Hitlera w czasie II wojny światowej. To ostatnia kwestia, która jest związana znowu ze stereotypem. Dzisiaj już troszeczkę wiemy więcej na temat takiej periodyzacji od 1944 roku dotyczącej Polski Ludowej, późniejszego PRL-u. Dlaczego ksiądz kardynał Chląd wraca do Polski i ten stereotyp, że zbliża się do komunistów? Czy to jest prawda, czy to jest znowu stereotyp urobiony przez propagandę komunistyczną? Przede wszystkim to zbliżenie rzekome do komunistów niestety jest pokłosiem propagandy czy też opinii episkopatu Niemiec po II wojnie światowej. Prymas August Chląd bowiem przyjeżdża w lipcu 1945 roku obdarzony pełnomocnictwami papieskimi, które interpretuje bardzo daleko, jeśli chodzi o te możliwości autentyczne realizacji zadań duszpasterskich i jednym z tych zadań, które bardzo szybko zamienia się w konkretną decyzję, to jest mianowanie już w sierpniu 1945 roku administratorów apostolskich na ziemiach zachodnich i północnych, czyli na tych ziemiach, które były poddane pod przepisy prawa konkordatowego III Rzeszy ze Stolicą Apostolską. To wywołuje reakcję ze strony episkopatu Niemiec, gdzie dyplomacja niemieckich biskupów dociera do Stolicy Apostolskiej i mówiąc kolokwialnie donoszą na prymasa Augusta Chlonta, że przekroczył swoje uprawnienie. Stolica Apostolska stoi w bardzo trudnej sytuacji, bo rozumie Augusta Chlonta, nakazuje mu złożenie takiego sprawozdania w październiku 1946 roku z poczynionych decyzji i niewątpliwie stoi po stronie Augusta Chlonda, bo jest sytuacja nadzwyczajna, bo Polacy muszą mieć opiekę duszpasterską. Oni nie są tam zdobywcami ziem zachodnich i północnych, tylko są ofiarami II wojny światowej, przepędzanymi ze wschodu na zachód. I to jest ta argumentacja prymasa Augusta Chlonda. Ona nie ma nic wspólnego z wizją polityczną komunistów, którzy oczywiście są zainteresowani, żeby zagospodarować ziemie zachodnie i północne i rozumieją, że bez wsparcia ludzi Kościoła, bez kapłanów, tam po prostu ludność polska się nie osiedli. I to jest ten dramat sytuacyjny, w którym August Chlond rozumie, że najważniejszą kwestią jest dobro narodu i Stolica Apostolska też to doskonale rozumie i są te słynne zdania Domenico Tardiniego, culpa felix, szczęśliwa wina. To dobrze, że prymas August Chlond wykonał to, co wykonał, a nie zaangażował bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, która może w związku z tym być tym łagodzącym napięcie między dwoma episkopatami, a to napięcie oczywiście jest
tylko i wyłącznie dobrem dla komunizmu, a więc Stolica Apostolska stoi na stanowisku, że będzie od tej pory takim patronem pojednania niemiecko-polskiego, no, które będzie miało potem już w latach 60. swoje kolejne odsłony i tu niewątpliwie Sobór Watykański II będzie tym miejscem, które ułatwi czy stworzy pewną płaszczyznę umożliwiającą dokonanie tego dzieła wielkiego, jakim był list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Ale to napięcie rozpoczyna się właśnie w 1945 roku. Bardzo dziękuję za to spotkanie i że mogłem kilka słów opowiedzieć o niezwykłym prymasie Polski, Augustie Chlądzie. I zachęcam rzecz jasna zarówno historyków, jak i wszystkich pasjonatów historii, by zajrzeć do tej pracy. Na pewno każdy znajdzie tam coś dla siebie niezwykle ciekawego. A my możemy się dowiedzieć, jak definiował ksiądz kardynał August Chląd duszę polską. Zachęcam też do lektury i bardzo dziękuję profesorowi Janowi Żarynowi za rozmowę.